Polska proigraje. Polska proigraje? Ja nie wiem, czy oni śledzą w ogóle tę europejską piłkę. Rocznik, słuchajcie, kogo? Roberta Lewandowskiego. That's very expensive, 1800 euro for one player. My znowu w drodze, jeżeli zastanawiacie się, gdzie się wybieramy, za chwilę będzie odpowiedź, myślę, że będziecie usatysfakcjonowani, natomiast malutka podpowiedź, idziemy tam, gdzie toczy się życie całej Mołdawii, z czego żyje 15% Mołdawian. Chodźcie z nami, jedźcie z nami. A więc jesteśmy i szybka odpowiedź, gdzie? Milesti Mici, 20 km na południe od Kiszyniowa. To miejsce, które jest znane w całej Mołdawii, niekoniecznie w całej Europie, ale już spieszę Wam wytłumaczyć, gdzie jesteśmy. Zresztą wytłumaczę Wam obraz, który za chwilę zobaczycie. A więc tak, największa na świecie piwnica z winami Milesti Mici to właśnie tutaj. 1,5 miliona butelek wina jest w tej piwnicy. Kilkadziesiąt kilometrów, nawet do 200 kilometrów podziemnych korytarzy z winami. Mnóstwo tutaj przeszłości, mnóstwo historii ma to miejsce. Zresztą to miejsce zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Otóż tutaj jest najwięcej butelek wina na świecie. Wspominałem Wam w poprzednich live'ach, że no Mołdawianie mówią, że są dumni z wina, dumni z produkcji tego trunku. Zresztą wino w ogóle nie jest uznawane tutaj w Mołdawii za napój alkoholowy, tylko jako zwykły napój i w przeciwieństwie do alkoholów twardych, a nawet piwa, bo obowiązuje na to w nocy w Mołdawii prohibicja, wino można kupić przez całą dobę, ponieważ tak jak już mówiłem, za alkohol uznawane nie jest. Za chwilę pojedziemy sobie na wycieczkę po tych podziemnych tunelach. Tam troszeczkę więcej zobaczymy, troszeczkę więcej sobie opowiemy o tym fantastycznym miejscu. Chodźcie. Polska proigraje. Polska proigraje? Ale Lewandowski nie graje. 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 Błaszczykowski zakończył. Lewandowski graje. Tak, co on nie wie. Nasze Mołdowa wygra. Mołdowa wygra? Polska wygra. Nasze nie. Piękne powitanie tutaj, Przemku. Piękne powitanie. Troszkę się pospieraliśmy tutaj z panami. Mówią, że wygra Mołdawia. No ja nie wiem, czy oni śledzą w ogóle tę europejską piłkę. Fontanna, winna, no nawet my się tego nie spodziewaliśmy, prawda? Nawet tego się nie spodziewać. Ciekawe, czy można wykąpać w tym winie. Pewnie można. Rekord Guinnessa, zobaczcie, 2007 rok. Ileż tutaj tego jest, tego wina. Nasza Polska gra, ale jao, to jest Polska gol. Miesiąc temu było to świeże wino wtłoczone. No chyba inny tam odgłos. Jest. Chyba tam jest, to jest inny odgłos, tam coś jest. Trzeba jakiś kranik tutaj załatwić polskim kibicom, którzy tutaj widzieliście i którzy śpiewali pięknie. Ach, to nie jest wino niestety. To nie jest wino niestety, nie. Nie jest to fontanna z wina. I 1,5 miliona. 1,5 miliona butelek. To liczymy? Jedna po drugiej? Tak jest. Liczymy. Jeden, dwa, trzy. Pewnie do 1,5 miliona dojdziemy za 1000 lat.
So the name is Quadro. This is the wine from 1987. You can still drink it, by the way, and you can still buy it. You can buy it from the wine shop. It's very delicious. How delicious it will be, it depends on your own taste. 36 lat, tak? Dobrze liczysz to szybko? Tak jest, dobrze. Tak. Those locked spaces are private collections, by the way. Buy our wine and you are able to store it for a rent. The rent is 500 euros per year. There any boxes of famous people here? You tell me, because we have some people from Poland. One of them is here. Daniel Skornicki, ja to tylko muszę powiedzieć jeszcze, panie Danielu, mocno zazdrościmy tego składu. Vermouth is a sweet wine which contains 16% alcohol and 160 grams of sugar per liter, so don't drink it in big quantities. It's also very expensive. The price of that wine is roughly 1800 euro for one bottle. 1800 euro kosztuje najdroższe wino tutaj stąd. Ile ma lat, Przemku? 1973 rok, więc 50 lat. Zobaczcie tutaj, jakie to wszystko jest stare. 1988. Rocznik, słuchajcie, kogo? Roberta Lewandowskiego, czyli 35 lat to wino. Tyle samo, co Robert Lewandowski dzisiaj. You'll see that this door is made of stone. My colleague will press a button and you will see in a moment what will happen. Jesteśmy w jednym z głównych pomieszczeń tutaj, no wiadomo, że wina są składowane tam, a tutaj jest pokój degustacji, pokój, do którego chce trafić wielu tutaj gości, wielu turystów, no i wielu kibiców reprezentacji polskiej, tak jak widzicie. Nasza wycieczka, nasza podróż po największej na świecie winiarni, najdłuższej na świecie piwnicy z winami zakończyła się. Jak widzieliście, z nami podróżowali również polscy kibice, których tutaj w Mołdawii jest całkiem dużo. Teraz ci kibice, a także my udamy się na mecz Mołdawia-Polska. Będziemy oczywiście mocno trzymać kciuki za naszych piłkarzy. No pewnie wielu z was to nasze wideo obejrzy już po meczu, więc mam nadzieję, że będziemy wszyscy cieszyć się, że nasze trzymanie kciuków pomogło. Do zobaczenia. Dzięki za dzisiaj, Przemek Ofiara. Cześć!